Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego miesiąca sierpnia. Na początku trochę ogólnie o aspektach ogólnych dla wszystkich. Następnie omawiam poszczególne znaki zodiaku i zapraszam serdecznie do wysłuchania. Dziękuję jednocześnie na początku wszystkim nowym subskrybentom. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału, zapraszam do komentowania, do lajkowania czy też do konsultacji. Miesiąc sierpień ma dwie bardzo ważne energie. Na początku Słońce znajduje się w znaku słonecznego Lwa, tutaj znajduje się także Merkury i Słońce będzie przechodziło do znaku Panny 22, wcześniej Wenus i Mars przez cały miesiąc znajduje się także w tym znaku. Gdy w znaku Lwa, energia znaku Lwa mówi o życiu, o radości, o istnieniu, o życzeniach serca, o spełnieniu się osobistym, czyli o tym ogniu początku i pomyśleniu o swoich pragnieniach i życzeniach i także swoim ego, tak energia Słońca Merkurego i teraz jeszcze Wenus w znaku Panny mówi o tym, aby ten ogień zabezpieczyć, aby ten ogień podtrzymać, aby te pomysły, te idee, te wasze pragnienia wdrożyć rzeczywiście do realu i zabezpieczyć. I nie chodzi tutaj o jakiś tylko impulsywny pomysł, czy jakieś impulsywne, nagłe działanie, czy jakieś widzimisię, ale to naprawdę, co pragniecie, z czym się identyfikujecie i do czego tutaj, czego pragnie wasze serce, macie przenieść do realu, zabezpieczyć i pomyśleć o przyszłości. To jest energia znaku Panny. Planety znajdujące się teraz w znaku Panny, czyli i Wenus i Mars, obiecują nam wszystkim, że będzie dużo pracy, dużo będzie szczegółowej pracy, ale ze Słońcem i z Merkurem na początku jeszcze w znaku Lwa chodzi o to, aby te nasze pragnienia i życzenia do tego dorzucić właśnie ten real, dorzucić sumienną, praktyczną, realną, rzeczywistą pracę i to będzie się opłacać, ponieważ w miesiącu sierpniu jest bardzo dużo dobrych konstelacji, które mogą zabezpieczyć nas finansowo, mogą poprawić nasze sytuacje finansowe. Dobry jest czas także od 11 po nowiu w znaku Lwa do szukania pracy. Merkury będzie przechodził do znaku Panny. Sam Nów 8 w znaku Lwa. Bardzo dobry czas do rozpoczęcia czegoś nowego, do czegoś radykalnie innego i pokazania się światu właśnie z tym życzeniem serca, które jest dla was najważniejsze. W miesiącu sierpniu mamy drugą pełnię w znaku wodnika, 22, kiedy Słońce przechodzi do znaku Panny, Blue Moon, i on będzie, ta pełnia będzie w pozytywnych aspektach do Jowisza, czyli jest tutaj taki bardzo ważny etap z planetami znajdującymi się w wodniku, Saturnem i Jowiszem, ale także tymi dwoma pełniami, czyli dzisiaj, kiedy robię to wideo, jest pełnia w znaku wodnika, w następnym miesiącu jeszcze jedna pełnia w znaku wodnika, Saturn w znaku wodnika, jutro po pełni Jowisz przechodzi do znaku wodnika, jesteśmy w erze w znaku wodnika, o co tutaj chodzi? Planety dają nam drugą szansę, czy też jeszcze inne możliwości, czy wiele innych możliwości i szans, aby każdy z was spełnił się osobiście, aby każdy z was spełnił się w danych grupach, w danych społeczeństwach, aby odnalazł naprawdę profesjonalnie, zawodowo, prywatnie, na drodze swojego spełnienia. I spełniając się osobiście, czy też myśląc o swoich życzeniach serca, nie chodzi tutaj w negatywnym sensie o negatywną energię lwa, że myślę tylko o sobie, czy jestem egoistą,
ale obojętnie w jakim społeczeństwie jesteście, obojętnie co ci ludzie mówią, czy was akceptują, czy nie, każdy z was, pomimo że inny, bo nikt nie jesteśmy tutaj do siebie podobni, wręcz przeciwnie, każdy jest inny, każdy ma swoje potencjały, każdy z was ma się spełnić osobiście, bez względu na opinie innych, bez względu na to, co przychodzi z zewnątrz, bez względu na to, jakie będą tutaj narzucane nam ograniczenia, reguły i restrykcje, to się będzie zmieniać na pewno po pełni w znaku wodnika dzisiaj, czyli 24 lipca, ale także nowe rzeczy dojdą pod koniec sierpnia, jeżeli chodzi o te zakazy i nakazy, czyli tego Saturna w biegu wstecznym i Jowisza w biegu wstecznym w znaku wodnika. Energia pierwszego tygodnia jest bardzo trudna, bardzo impulsywna. Do nowiu nie podejmowałabym żadnych ważnych decyzji, ale właśnie po nowiu, czyli po tym po 8, kiedy także ten Merkury przejdzie już do znaku Panny, tutaj jest wiadomo, że jeżeli chodzi o pracę, o biznesy, o zarabianie pieniędzy, będzie to na pewno tutaj zabezpieczone, realne, możliwe i do faktycznego wykonania. Następnie bardzo ważnym w tym miesiącu jest pozycja Lilith. Lilith w znaku bliźniąt na pierwszych stopniach będzie ustawiać się w aspekcie napięcia do Marsa, a Mars także i Merkury w opozycji do Neptuna. Tematem Lilith w znaku bliźniąt jest komunikacja, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób komunikujemy, rozumujemy i przekazujemy też wiadomości. Jak wiecie, już o tym mówiłam, Lilith stoi przy prawdzie, Lilith pilnuje tego, co jest sprawiedliwe, co jest prawdziwe, ona nie zgadza się na jakieś połowiczne kompromisy, wręcz przeciwnie, nawet jeżeli ktoś inny nie zgadza się z jej zdaniem, jest jej to obojętnie. Jak wiecie, była wygnana z raju, czyli stojąc do swojej prawdy, może też być przyjęte, że nie tylko to, że nie jest akceptowana czy nie lubiana, ale nawet to, że jest wygnana, czy też wygnana była wtedy z raju, czy też zapomniana, czy też nieakceptowana, ona stoi przy swojej prawdzie. I temat komunikacji, komunikowania, przekazywania wiadomości, przekazywania informacji będzie odgrywał bardzo ważną rolę w miesiącu sierpniu. Z planetami w znaku Panny, czyli Marsem, przez cały miesiąc, Słońcem, Merkurym i Wenus. Jest dużo pracy, jest dużo organizowania, jest dużo porządkowania. 16 Wenus przechodzi do swojego znaku, do znaku wagi, gdzie ma największy potencjał. I tutaj z planetami w znaku lwa chodzi o miłość, chodzi o pokój, chodzi o tworzenie harmonii i relacji partnerskich. I będzie też w tym miesiącu szansa dla tych osób, które szukają partnerów na poznanie przeznaczeniowych osób, czy też wejścia w nowe relacje, w nowe współprace i kooperacje. Teraz zapraszamy serdecznie na analizę poszczególnych znaków zodiaku. Dziękuję bardzo. Witam wszystkie wagi i zapraszam serdecznie na prognozę na sierpień. Robię bez mikrofonu i mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie i nic nam tutaj nie przeszkodzi w prognozie. Nów Księżyca i Słońce oraz Merkury znajdujący się w znaku Panny jest w pozytywnym aspekcie dla Ciebie. Podczas tego dnia są nowe możliwości, jeżeli chodzi o protekcję przyjaciół, o spełnianie marzeń, życzeń, ale także bardzo dobry czas na wejścia w jakieś grupy, organizacje, czy też zapisanie się do jakiegoś community, gdzie razem z przyjaciółmi, z ludźmi o podobnym myśleniu będziesz realizowała swoje życzenia i swoje marzenia. Świetny czas na rozwój także kreatywny. Słońce przyświeca Ci do 22 sierpnia i jest to ogromna siła. Merkury zaś do 11. Nie tylko właśnie więcej motywacji, więcej radości życia, więcej zadowolenia, ale bardzo dobry czas na pracę i współpracę z przyjaciółmi, z ludźmi o szerokich horyzontach, z ludźmi o tym,
tym samym myśleniu. Może wymyślenie jakiegoś nowego biznesu, byłby to bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o social media, o pracę z internetem, o wyjścia na YouTube, na Facebooki, na Instagramy i tak dalej, co tam tylko chcesz zrobić. Jednocześnie na przykład kreowanie, tworzenie stron internetowych i wszystkie te zamiary proponowałabym w tym miesiącu, właśnie podczas tego nowiu rozpocząć, czy też wystartować na przykład 30, czy nawet lepiej 11, kiedy Merkury jest już w znaku panny. Tutaj ma jeszcze większą siłę, jeszcze większy potencjał, jeżeli chodzi o biznes, o zarabianie pieniędzy i kontakty. I w każdym bądź razie razem z tym Słońcem i z Merkurem świetny czas na rozpoczęcie czegoś nowego. Wykorzystaj, tak? Ponieważ Słońce w znaku Lwa daje Ci dużo siły, dużo wiary w siebie, dużo motywacji. Jesteśmy wtedy pewni siebie, jesteśmy wtedy odważni i w kierunku właśnie osobistego spełnienia oraz pasji, a czas jest dobry. I także widzę, że tutaj przyjdzie protekcja ze strony przyjaciół, ze strony grupy, czy też pojawi się jakaś nowa osoba, która zaproponuje Ci tutaj bardzo coś ważnego, w co bym wchodziła w każdym bądź razie. Słońce pozostaje do 22 po twojej stronie, Merkury zaś do 11, z tym Merkurem w znaku Lwa. Świetny czas na rozmowy, na szukanie pracy, na kontakty, na zarabianie pieniędzy, jeżeli chodzi o twoje pasje, o twoje talenty, o twoje zainteresowania. Wenus, zanim przejdzie do twojego znaku, ponieważ w tym miesiącu 16 oczekujesz tego najlepszego momentu w roku, do 16 razem z Marsem i następnie także Słońce tutaj będzie przechodziło, pozostaje za tobą. Z tym Marsem do końca miesiąca i z Wenus do 11 zamykasz jakieś stare tematy. Jest to bardzo dobry czas na pracę, jakaś praca w ukryciu. Nie wiem, czy tutaj się uczysz, czy piszesz jakąś pracę dyplomową, czy pracujesz nad książką, czy przygotowujesz jakiś projekt, ale jest to taki... jak gdyby siedziała w ukryciu, skupiona, pracująca, skoncentrowana na sobie, skoncentrowana na swojej pracy. Jednocześnie byłaby tu jakaś możliwość wyjazdu, także czas wyjazdu za granicę, wyjazdu do sanatorium. Tematy rozwoju podświadomości, rozwoju intuicji, bardzo dobry czas na zapisanie się na kursy pracy z energiami, z intuicją, karty, astrologia, może uczysz się jogi, czy może uczysz się czegoś innego, co jest związane z tematami spirytualnymi, co jest związane z tematami ezoterycznymi i ta energia jest tutaj skupiona. Jednocześnie Mars za tobą do końca miesiąca jest to taki etap bardzo ważny zostawiania, żegnania się z jakimś etapem, pozostawiania tego, co nie przyniosło żadnych korzyści, pozostawiania tego, co nie dawało ci radości, zadbanie o siebie, zadbanie o swoje zdrowie, dostarczenie sobie siły, skupienie się na sobie. 16, ten świetny moment, Wenus, twoja patronka, planeta miłości, planeta kreatywności, planeta pieniędzy, przychodzi do twojego znaku i tutaj przyniesie ci przede wszystkim ogromne korzyści. Pierwsze, czujesz się wtedy lepiej, czujesz się bardzo dobrze, zadbasz o siebie, o swój wizerunek, może zmienisz swój imidż, może zmienisz swój wygląd, bardzo dobry czas na miłość, na romanse, na poprawienie sytuacji w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju. Jednocześnie, ponieważ Wenus jest w twoim domu, czyli w twoim znaku, świetny czas na rozwój kreatywny,
świetny czas na zajęcie się tego, tym, co kochasz, na zarabianie pieniędzy i czujesz się dobrze. No, temat przede wszystkim miłości, szukania pokoju, szukania harmonii, szukania balansu. Wykorzystaj ten czas dla siebie. Ważne rozmowy podczas tego dnia. Może od 16 jest jakiś temat, bo słońce ci przyświeca także do 22, że albo uzyskasz jakieś pochwały, albo będą jakieś dyplomy, albo że jest duże zainteresowanie twoją osobą, fokus jest na ciebie. Emanujesz bardzo dobrą, radosną, przyjazną energię. Ta Wenus jest raz do roku w twoim znaku i taki świetny czas naprawdę skupienia się na sobie, na swoich życzeniach i na swoich marzeniach, ale także spełnienie kreatywne i zarabianie pieniędzy. Proszę o tym pamiętać. Merkury 11 przechodzi do znaku Panny i tutaj razem z Marsem ten Merkury odgrywa bardzo ważną rolę do końca miesiąca, zanim 30 przejdzie do twojego znaku. I tu jest znowu ten 12 dom, tak? Czyli znowu jakaś praca w ukryciu. Może przesunę trochę ten, bo pies nam przeszkadza. Może teraz nie będzie to zaczepiał. Przepraszam. Tak. Może razem z tym Merkurem w 12 domu jest to świetny czas właśnie na pracę, na naukę, na załatwianie jakichś spraw może urzędowych także, tak? Czyli o których nie mówisz nikomu, może przygotowujesz się. Tutaj widzę, że coś kombinujesz w ukryciu, tak? Czyli wyjdzie to na jaw dopiero pod koniec miesiąca, kiedy Merkury przejdzie do twojego znaku. Coś tutaj ukrywasz, pracujesz w ukryciu, przygotowujesz się, uczysz się. To mogą być jakieś przygotowania do jakiegoś egzaminu, to może być właśnie pisanie, czy też jakaś praca, ale praktyczna praca, sumienna praca, gdzie naprawdę wkładasz ogrom swojej energii, pracujesz skrupulatnie i zajęcie się swoją kondycją, zajęcie się także tematem zdrowia. 16 ta Wenus przechodzi do znaku wagi, 19 Merkury łączy się z Marsem w znaku Panny i Słońce ustawia się w opozycji do Jowisza i Merkury w trygonie do Urana 20, zanim Słońce przejdzie do znaku Panny. To Słońce, tak? Czyli 19-20, bardzo dobry czas na wejścia w bardzo ważne relacje, czy też związki, czy też układ, jakaś relacja, która może przynieść ci korzyści, która może przynieść ci poprawy sytuacji także finansowych, ponieważ Jowisz od dzisiaj, tak, czyli po pełni 20-25, dzisiaj mamy lipca, przechodzi znowu do znaku wodnika i ustawia się w trygonie, tak jak Saturn. Jest to czas do końca roku, aby spełnić swoje życzenia i marzenia. Jest to czas na zakochanie, na miłość, na pasję. Tematy dziecka, tutaj cały rok to ciebie dotyczy, czyli te osoby, które chcą mieć dziecko, czy też zajmują się jakimiś projektami dla dzieci, mają świetny czas, zajęcie się pasjami, zajęcie się hobby, rozwój, jakieś hobby zupełnie nowe, coś zupełnie nowoczesnego, coś progresywnego, co przyniesie ci na pewno korzyści finansowe, ale także takie spełnienie i zadowolenie. Pamiętamy, że Jowisz jest planetą ekspansji, planetą szczęścia, to jest także czas na miłość, czas na wejścia w relacje miłosne, zadowolenie, romanse, więcej przyjemności, więcej radości od 25 lipca do końca roku z tym Jowiszem w każdym bądź razie. I 22 Słońce przechodzi do znaku Panny, czyli z jednej strony w tym miesiącu fokus jest na spełnianie życzeń, marzeń, na grupę, współpracę w grupach, w organizacjach, w social mediach, w internecie, na nazwę to tak ogólnie, kooperacja, jakaś współpraca z grupami, gdzie będziesz mógł się spełnić, gdzie będziesz mógł pokazać swoje talenty. Z drugiej strony wszystkie planety, które znajdują się w znaku Panny,
czyli i Mars, Merkury, następnie od 11 do 30 Słońce i Wenus do 16, fokus na 12 dom, czyli z jednej strony, ponieważ po Słońcu w znaku Panny Słońce przechodzi do Twojego znaku, jest to taki czas porządkowania, przygotowania się na czas urodzin, następnie Ty będziesz miał najważniejszy miesiąc oczyszczania. Temat znak Panny to jest porządkowanie, sortowanie, tematy także uzdrawiania, tematy zdrowia, skrupulatna praca, ale to robisz w ukryciu. Tutaj nie mówisz nic nikomu. Jakieś ukryte tematy, które tutaj nie dochodzą tutaj do nikogo, coś co ukrywasz, co dopiero będzie ukazane od 30 światu i zajęcie się sobą. To może być, że także wyjedziesz gdzieś na urlop, czy też wyjedziesz gdzieś i nie powiesz nikogo. Może w tym czasie szukasz więcej spokoju, może zajmujesz się właśnie jogą, medytacją, ale myślę, że taki temat spotkania swoim wnętrzem, zajęcia się swoim wnętrzem, uspokojenie lub też są jakieś tematy właśnie, które nie chcesz dalej przekazywać innym. 22 jest jeszcze pełnia w znaku wodnika, ta druga pełnia, dla Ciebie ta pełnia odbywa się w pozytywnym aspekcie, w pozytywnym trygonie i ta pełnia jest bardzo ważna, ponieważ jest pozytywny, ma pozytywny aspekt do Jowisza, rozpoczęcie, coś nowego z jednej strony, zakończenie tego starego z tym Saturnem i rozpoczęcie czegoś nowego ku ekspansji, ku rozwoju, ku spełnieniu, ku zadowoleniu, ponieważ i Jowisz i Saturn, pomimo że są w biegu wstecznym, stoją w pozytywnym aspekcie, myślę, że ta praca, nad którą Ty się skupiasz, tak, teraz, czyli coś na czymś pracujesz, ta pełnia przyniesie takie zakończenie i nowe szanse, nowe możliwości wejścia w coś zupełnie nowego, tak, czyli wejście w coś, co przyniesie Ci jakieś honory, uznania, dobry by był czas na pewno na zakładanie własnych działalności, na rozpoczęcie jakichś biznesów kreatywnych, czy też na przykład na jakieś nowe kreatywne projekty. 25, proszę uważać, Merkury stoi w opozycji do Neptuna, ale także wcześniej 10, czyli 10 i 25, najpierw Wenus w opozycji do Neptuna, i 25 Merkury w opozycji do Neptuna. Jest to czas czas fałszu, czas oszustwa. Tutaj możemy być oszukani, tutaj można coś zgubić. Tu widzimy, nie widzimy nic dokładnie, jest mgła. Uważałabym na informacje, które przekazujesz, czy też które usłyszysz. Nie wszystko jest prawdziwe, czyli uwaga tutaj podczas tego dnia. 30 bardzo dobry czas. Merkury przechodzi do Twojego znaku. Ten Merkury, pomimo że 30, będzie odgrywał ogromne znaczenie przez następne 2 miesiące, ponieważ tak długo, wyjątkowo długo, normalnie zostaje 2 tygodnie czy tylko tydzień w jednym znaku, w Twoim znaku pozostanie 2,5 miesiąca, ponieważ w kolejnym miesiącu, we wrześniu, będzie wyruszał w bieg wsteczny. Pomimo że jest jego bieg wsteczny, działa na Twoją korzyść. Merkury jest planetą biznesu, jest planetą interesu, myślenia, mówienia, komunikacji, przekazu i informacji, nowych kontaktów. I od tego czasu, czyli od 30 jeszcze dalej, to będę przez następne miesiące na pewno powtarzała, świetny czas na zarabianie pieniędzy. Świetny czas na rozpoczęcie jakichś nowych biznesów, interesów, na rozmowy, na wyjazdy. Dobrze, jeżeli będzie Merkury w biegu wstecznym, we wrześniu to będę opowiadała. Tutaj trzeba będzie wrzucić trochę na drugi bieg i spokojnie nie zaczynać wszystkiego, ale Merkury czy w biegu prostym, czy w biegu wstecznym działa w każdym bądź razie na Twoją korzyść. Świetny czas na zarabianie pieniędzy.
na otwieranie czegoś nowego. Świetny czas także na wyjazdy, ale przede wszystkim wejścia w nowe znajomości, wejścia w kontakty, które przyniosą Ci korzyści. Waga to jest równowaga, to jest dla Was te kontakty, czy też wymiana, myślę, jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj mogą być nowe kontakty biznesowe, nowe kontakty, gdzie możesz zarobić pieniądze. Jednocześnie z tą Wenus, oczywiście czas na zakochanie i wejście w relacje. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wagom. Życzę wspaniałego miesiąca sierpnia. Zapraszam do kontaktu. Zapraszam te osoby, które pragną konsultacje. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do nauki astrologii online. Wszystkie informacje także pod wideo. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Dziękuję bardzo.